Gdy ktoś prywatnie prosi mnie o polecenie dobrej polskiej antologii komiksowej, to zawsze jednym z pierwszych tytułów, jaki przychodzi mi na myśl, jest Praga Gada. Wydawana przez Fundację Animacja, seria skupia się na doświadczeniach i wspomnieniach seniorów pochodzących z warszawskiej Pragi. W oparciu o wywiady z nimi, które nawiasem mówiąc możecie przesłuchać na stronie pragagada.pl, do czego szczerze Was zachęcam, powstała niezrównana antologia pełna humoru, dystansu i wyjątkowego dla prażan cwaniackiego charakteru. Sam nie ująłbym tego lepiej, więc pozwolę sobie zacytować. Niczym przez dziurkę od klucza zaglądamy podekscytowani do praskich kamienic, by odkryć, co znaczy być w porządku wobec swoich i dawać bęcki obcym. Warto tu zaznaczyć jedną istotną kwestię. Praga Gada Wiechem 3 to tak naprawdę szósty tom serii, na który prócz trzech tomów opartych o felietony Stefana Wiecha Wicheckiego składają się jeszcze wspomnienia prażan w kwestii wojny, pokoju i międzywojnia i tak właśnie zatytułowane. Recenzje pięciu pozostałych tomów również znajdziecie na poważnej stronie i zachęcam do ich obejrzenia. Jak zwykle lekturę rozpoczynamy od bogatego wstępu Przemysława Olszewskiego, pomysłodawcy projektu Praga Gada. O ile częstokroć wstępy nie są bynajmniej najciekawszą częścią czytadeł wszelakich, to w tym wypadku szczerze polecam zagłębić się w to, co Olszewski chce nam przekazać. Jest to bowiem wstęp nie tylko do bogatej antologii, ale też do atmosfery dawnej Warszawy okresu międzywojnia, po której dziś pozostały nam już tylko wspomnienia seniorów. Zaproszenie do świata, który tętnił życiem, absurdem, przedziwnymi historiami mieszkańców, a przede wszystkim wyjątkowym humorem. A co dalej? Siedem różnorodnych historii, jakie znajdziemy w tomie szóstym, okraszone zostało doskonałymi rysunkami, ale zdarza się, że do pracy zaprzęgnięto również inne formy sztuki. Swego talentu tym razem użyczyli wspomniany wcześniej Przemysław Olszewski, Agnieszka Świątek, Mirosław Urbaniak, Tony Sandoval, Leszek Jasiński, Roman Gajewski i Sławomir Kiełbus. I jest to zestaw niezwykle płodnych artystów, jakiego nie powstydziłaby się żadna komiksowa antologia. Jednym słowem, jest co podziwiać. Prywatnie jestem ogromnym miłośnikiem kreski Urbaniaka i Kiełbusa. Pierwszy tym razem zaopatrzył aż dwie historie w swoje rysunki, jednocześnie serwując nam dwa odmienne style, oba równie piękne. Praca drugiego to inna para kaloszy. Dla mnie to sentymentalna podróż do lat dzieciństwa i komiksów Janusza Chrysty. Style obu panów bywają bardzo podobne, a zawarta w tym tomie komiksowa reprodukcja obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem to istny majstersztyk, od którego trudno oderwać oczy. Ale jak zwykle w wypadku tej serii każdy znajdzie tu coś dla siebie. Ukontentowani będą nawet miłośnicy surrealizmu. Co zaś tyczy się samej fabuły, to ponownie jest nadzwyczaj różnorodnie i kolorowo, chociaż miłośnicy czerni i bieli w komiksie również będą mieli na czym oko zawiesić. Mamy tu opowieść album rodzinny o praskich złodziejaszkach, ilustrowaną przez aż trzech artystów. Jest też obecny zawsze niezrównany w swej przenikliwości i analizie spraw damsko-męskich Walery Wątróbka w opowiadaniu, a jakżeby inaczej, Walery Wątróbka ma głos. Śledzimy też dalsze losy kominiarza, naszego rodzimego superbohatera, patrolującego dachy warszawskich kamienic. A to oczywiście jedynie część opowieści, jakie staną się naszym udziałem. Z każdym tomem coraz bardziej zakochuję się w praskich ulicach, w historii tej dzielnicy Warszawy, specyficznej, niepodrabialnej gwarze i w prażanach w szczególności. I to jest chyba najlepsza rekomendacja, jaką mogę dać. Trudno się tu czegokolwiek przyczepić. Album wydany został z podziwu godnym pietyzmem. Na marginesie w tej kwestii nie zmieniło się nic od tomu pierwszego. Tak pod względem fabularnym, jak i graficznym album ma sporo argumentów, by urzec czytelnika i zachęcić go do odwiedzin warszawskiej Pragi. Fundacja Animacja ponownie wykonała więc kawał dobrej roboty, upewniając mnie, że całkiem słusznie umieszczam serię pośród najlepszych rodzimych antologii komiksowych. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka. Excelsior!